Szanowni Państwo, przechodzimy do komunikatów. Proszę Państwa, bardzo króciutko, bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomagali przy organizacji wydarzenia Leczenia Chłopców. Tak z zewnątrz patrząc i rozmawiając z ludźmi, widzę, że zostało to bardzo pozytywnie ocenione. Wydaje mi się, że osoby nagrodzone to był strzał w dziesiątkę w przypadku obu panów. Myślę, że nic więcej nie muszę dodać do tego. Proszę Państwa, chciałem prosić Komisję Infrastruktury tutaj na sesji, aby zajęła się przygotowaniem projektu uchwały, który będziemy mogli skierować do CEPiK-u w sprawie wyniesienia przystanków na ulicy Kościuszki. Chodzi o w sumie cztery przystanki, przy Komorowskiego 2 i na Salwatorze. Oczywiście z wnioskiem typu, że wnioskujemy o analizę i możliwości. Wiąże się to z tym, że ZIKIP planuje wymianę torowiska w przyszłym roku na ulicy Kościuszki Zwierzynieckiej. Jest to być może dobra okazja, żeby do projektu dołączono wyniesienie tych przystanków, tak zwane przystanki wiedeńskie. Tam jest ograniczenie dużej prędkości, a te przystanki naprawdę zwiększają bezpieczeństwo. Myślę, że szczególnie w rejonie ulicy Komorowskiego powinniśmy o tym pomyśleć, bo o ile na Salwatorze to mogą być różne mieszane uczucia, a nie ZIKI to samo ceny. Taka prośba do komisji. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałem Państwa poinformować. Dzisiaj byłem na spotkaniu z panią prezydent Koterbową w sprawie skweru Konika Zwierzynieckiego. To, co przyjęliśmy jako pomysł dla tego skweru, zostało przez panią prezydent przyjęte z ogromnym entuzjazmem. Pani prezydent ze wszech narzędzi pomagała w realizacji tego zadania. No i dlaczego tak drogo? No, na to ale ja to muszę powiedzieć. Szanowni Państwo, oczywiście, że dzielnica nie udźwignie tego skweru. No, musimy się u naszego przedstawiciela w Radzie Miasta. Dlatego się pytam, i będziemy to robić. Pani prezydent widzi krótszą drogę, aniżeli projekt i budowę zaproponowała różne rozwiązania, nie będę nic teraz opowiadał, musimy na spokojnie sobie trzeba będzie porozmawiać jak na komisji, ewentualnie z panem radnym trzeba na komisji zaprosimy. Panie przewodniczący, moje pytanie nie było zupełnie pozbawione sensu, jako że prace nad budżetem w tym roku będą dosyć szybkie, to znaczy najprawdopodobniej 14 grudnia już będzie uchwalony budżet. Tak, dlatego nie chcę mówić o kwocie, dlaczego nie chcę mówić o kwocie, bo możemy ten sfer robić według koncepcji, jaką mamy, przy pełnym założeniu tego, co jest, ale możemy usiąść i przeanalizować, czy aby na pewno według tego zakresu. Ten skwer, ale według projektanta, z wszystkim, z projektem, z utrzymaniem go przez kilka lat następne, dbaniem o zieleń, wszystko, około 550 tysięcy jest kosztorys skweru. Czy to dużo, czy to mało, trudno mi powiedzieć. Jeżeli to zestawimy z pomnikiem Jana Matejki, to może się okazać, że nie dużo, a jeśli zestawimy to z innymi inwestycjami, to może bardzo dużo, się do tego odnieść. Natomiast projekt jest wyjątkowy i wydaje mi się, że każdy, kto uczestniczył w spotkaniu z projektantami, to wie i widział, że wyjątkowy. Proszę bardzo. Mam pytanie i komunikat zarazem, ponieważ dostałam jakiś czas temu maila z pewnej fundacji odnośnie warsztatów dla osób związanych z zielenią. Wysłałam to chyba wszystkich członków Komisji Ochrony Środowiska, ale nie dostałam od nikogo potwierdzenia, czy ktoś w ogóle zainteresowany warsztatami, czy ktoś będzie brał udział. Są to dwa dni, 4-5 grudnia. No i trzeba koniecznie się zgłosić, ponieważ to jest maksymalnie 15 miejsc. Więc nie wiem, czy w ogóle ten mail dostał do kogoś? Bo z racji tego, że mam dziecko, to 7 godzin rocznie szkolenie dla mnie odpada, ale jest szkolenie za darmo i będzie wysokiej klasy, ponieważ no, widziałam, kto będzie prowadził. Więc naprawdę warto jeszcze się zastanowić, czy ktoś nie ma czasu. Dziękuję. Dobrze, ja się pozwolę sobie powiedzieć, że jesteśmy wszyscy na następnej sesji grudniowej. Bardzo proszę, aby każdy zarezerwował sobie troszeczkę czasu. Myślę, że zrobimy jak co roku spotkanie przedświąteczne. W formie drobnego poczęstunku i przełamania się opłatki, więc zapraszam wszystkich radnych, którzy pamiętali o tym sesji. Takie wydarzenie będzie miało miejsce.
jeszcze proszę mi dać minutkę, jeszcze patrzę po moich notatkach. Czy ktoś z Państwa ma jakiś komunikat? Proszę, Pani Magda Łukasz-Paweł. Ja mam jeszcze raz takie pytanie z powodem Pani Przewodniczący do Pana, Pani Wolne. Tak. Co w końcu z Komisją Infrastruktury? Czy da się wdrożyć na, znaczy edukacji Komisji Infrastruktury jednocześnie? Czyli co z wtorkiem? Czy ustaliliście coś? Nie, bo mamy w poniedziałek. Właśnie nie powiedzieć, że mieliśmy na poniedziałek. W infrastrukturze mamy edukację. Czyli możemy się na wtorek? Nie. W poniedziałek będzie infrastruktura. A my mamy po... Może ja się wtrącę, bo ja w tym temacie właśnie, ja mam prośbę, przepraszam, że przerywam, ale w tym temacie ja mam prośbę, bo teraz rozmawiam o najbliższej, prawda, komisji. Ale mam prośbę do wszystkich przewodniczących, żeby na spokojnie przedyskutowali terminy tych swoich komisji, byśmy na koniec grudnia mieli przynajmniej harmonogram komisji przynajmniej na pierwsze pół roku 2014 roku, żeby to wszystko było już ustalone, żeby się mogło znaleźć na stronie internetowej i żeby wszyscy członkowie wiedzieli. Dlatego ja podejrzewam, że rozumiem, dzisiaj może być dyskusja na temat najbliższej komisji, ale mam sugestię do wszystkich przewodniczących, żeby to po prostu jakoś ogarnąć i... W całym stanie ustawieniu, na stałe... Znaczy, ogólnie komisja infrastruktury jest 2 grudnia. Była prośba o ewentualnie przeniesienie ją na wtorek. Pytanie jest, czy to upadło, czy nie? Upadło. Nie upadło, bo to jest bardzo ważne, ponieważ mamy problem z kworum na Komisji Infrastruktury. A z reguły była Komisja Środowiska, gdzie większość ludzi zostawała na Komisji Środowiska na Infrastruktury i stąd zawsze było to kworum. Teraz zaczął być problem, ponieważ w inny dzień była jedna, w innym druga. Komisja Infrastruktury jest dosyć dużo. Chcieliśmy przenieść to na wtorek, żebyśmy więcej osób uczestniczyło w Komisji Infrastruktury. Byście sami przenieśli na poniedziałek. I teraz widzę, że jest problem dalej, tylko właśnie nie wiem... Problem wystąpił wtedy, jak myśmy zadali pytanie, czy na wtorek możemy przenieść Komisję Infrastruktury, a Komisja Edukacji... No, komisji całkiem to inaczej... Ale to na komisji... Ale teraz jest tak samo, że jest dużo ludzi w komisji... Nie jest obowiązek naprawdę. Edukacji to przeniesienie Ja chcę tylko wiedzieć, czy nie z 2 grudnia infrastruktura, czy nie gdzieś mieszkacie, jak termin otrzymacie. Ja chcę to wiedzieć, a przyznam szczerze, że będę miał pomoc w przekazaniu, bo nie wiem, komu przekazałem termin. Bo ja od razu mówię. Trzy osoby co najmniej pytały z mieszkańców o termin komisji, to mamy do 2 grudnia. O której będzie? Ja mam prośbę do Państwa, czy nie jesteście w stanie już tej grudniowej przetrwać, a i tak będę prosił Was o terminie komisji na cały przyszły rok. A ja się boję, że ja nie znajdę telefonów do tych mieszkańców, którzy tu dzwonili i powiedzieli, że 2 grudnia. Ale o której godzinie macie na to? Będziecie o 17:30. No, a my tak. Przychodzi specjalnie na 19:00. Tak, ale temat był całkiem inny. Po prostu na stałe będziemy na wtorek. Na stałe będziemy ustawę. Proszę Państwa, grudniowa jest 17:30. No jeszcze prośba do Państwa, wszystkich przewodniczących. Bardzo proszę Pani Pawle. Prośba do wszystkich przewodniczących, aby przygotowali. Panie Pawle, prośba do wszystkich przewodniczących. Przygotujcie harmonogramy komisji na nowy rok, ale przygotujcie je w taki sposób, żebyście się między sobą też porozumiewali. To jest bardzo ważne. I tak samo tak powolutku przypominam o tych nieszczęsnych planach pracy na 2014. Również należy sporządzić uchwałę w komisjach. Proszę Łukasz. Termin najbliższej komisji, on jest powstaje bez zmian, tylko pamiętajmy, że to nie jest 2-4, czy powstaje 5, czy 1-4, czy 5 grudnia, ze względu na wcześniejszą sesję przed świętami. Dlatego mówimy, że 5 kolejna termin kolejny. Łukasz, o 17:00? Tak, o 17:30 godzina jest stała, tutaj będzie zmienia czwartek, to jest jeszcze Mikołaj. Czy Mikołaj zaczyna wieczorem jeździć? Tak. Jakie znakotkuje życie? Jeszcze raz. Jakie znakotkuje życie? 4000 sztuk. No właśnie, to może żeby oszukać.
Ja biorę dzisiaj. No nie, bo tu jest. Jest na 21 euro. Ja wziąłem 1000 egzemplarzy, słuchajcie. Jest 4000 wydanych. Ja wziąłem 500. Ja dzisiaj będę na całą wizytę. No, jeden powiedział, że 1000, no a jeszcze mówił, że 1000. Ale żeby powiedzieć, kurier ostatni rok schodzi bez problemu. No. Tak, tak. Czekają, tylko termin jest taki, no nie każdy musi się odejść dzisiaj na nie, naprawdę, kurier schodzi. Proszę, Marzenka chciała. Ja chciałabym zaprosić wszystkich na komisję sportu na 5 na 19. Na komisję sportu zostaną zaproszeni również przedstawiciele klubów sportowych z naszego rejonu oraz młodzi mieszkańcy, którzy chcieli nam przedstawić propozycje dobrych głowy zewnętrznej, powiedzmy, tak można to przedstawić. Czy ktoś jest zainteresowany? Przeczytam. Dobrze, czy ktoś z Państwa ma jakieś komunikaty? Szanowni Państwo, zamykam obrady 47. sesji Rady Gminy Dziękuję bardzo.